Cześć, znajdujemy się na SSP w Fiszewie. Niestety pogoda na nagrywanie nie dopisuje, ale co mi tam. Zawsze jest czas na nagrywkę, to moje motto, więc lecimy. Na początku przejazd jest kategorii C. Są na nim dwa sygnalizatory typu EHZ-32 z komorami LED. Podwójne krzyże Świętego Andrzeja. Jeszcze jest oprócz tego gęgacz KLD-4103. Bombardiera w wersji białej. Tutaj jest stacja, której prezentacja będzie w osobnym odcinku. Przejazd znajduje się na linii kolejowej numer 204. A tak dokładnie znajduje się na 14 km i 183 metrze. Teraz przejdziemy sobie na drugą stronę i na szlak. Tu jest szlak w stronę Malborka. No i jak widzicie, na razie nic się nie zbliża. Muszę tutaj osłaniać, bo deszcz pada. Przepraszam was za te kropelki, które spadły, ale mam nadzieję, że to nie jest jakiś mega dla was problem. Przechodzimy na drugą stronę. Mamy tutaj drugi taki sam sygnalizator. Jest to sygnalizator S2. Na tym przejeździe kolejowym kręci również Elbląski MK, windy i przejazdy kolejowe. Nie jestem pewien, tak, LK204 też tu kręcił. Linki do ich kanałów w opisie. Prezentacja stacji będzie nagrana na kanale osobno. Teraz podejdziemy sobie tutaj do czegoś, co chyba było budką dróżnika. W chwili obecnej jest bardzo zdewastowane. Mam jakieś artykuły od Polregio. Ręce bolą, ale kurki! Oh my goodness. Kurki. Ale dobra, to nie jest program jakiś naturalny. Przyjrzyjmy się, co tu jest w ogóle. Jest tutaj takie coś. I tutaj myślę, to jest to pomieszczenie, gdzie właśnie były zamykane. W sumie nie wiem, czy tu cokolwiek kiedyś było zamykane, nie wiem co to jest, to jest jakiś pustostan. Tak, tutaj jest fajny widoczek na tory. No, ale dobra. To już, jeżeli chodzi z prezentacji, na tyle. Więc teraz pozostaje nam czekać na pociąg. I zobaczymy, nie będę oczywiście czekał na ten pociąg na filmie, gdyż jest on za jakieś chyba 15 minut podaje, że. No, a nie chcę was zanudzić na śmierć, także pociąg widzicie za 3, 2, 1 i pyk. Już będzie jechał. Regio relacji Malbork, Olsztyn Główny. Widać tam nawet już jego światła. I to nawet bardzo dobrze. Tego widzimy. W sensie... No, zobaczycie, zaraz będzie działało SSP. Pięknie nam pan odmachał. Jeszcze podejdziemy sobie do automatyki, o której zapomniałem powiedzieć, gdyż jest tutaj nowa
automatyka Monat. Właśnie tutaj jest Monat. Wcześniej tutaj była stara automatyka, jak tutaj nagrywał, jak tutaj nagrywali Elbląski MK i LK204, to jeszcze była stara automatyka, a teraz już jest nowa. Ale dobrze, to już by było na tyle. A z tego miejsca zdawał dla Was relację Mati08. Cześć!